Lewica to są przede wszystkim albo również kwestie gospodarcze. To jest chociażby kwestia praw pracowniczych, kwestia powszechnej i darmowej służby zdrowia. A w tych pomysłach Platformy Obywatelskiej chociażby już się pojawia bardzo taki niefortunny pomysł, żeby z publicznych pieniędzy dopłacać do prywatnych zabiegów w prywatnej służbie zdrowia, co w oczywisty sposób wywinduje ceny i w ogóle uczyni całość dużo droższą. Ale tak mówił kiedyś Bartosz Arłukowicz, gdy był ministrem zdrowia z Platformy. Nie wiem, czy pan pamięta. No i teraz te głosy znowu się pojawiają, więc tu oczywiste różnice są i ja bym chciał, żebyśmy o tych różnicach rozmawiali, bo tak powinna wyglądać uczciwa konkurencja polityczna. Ja sam chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość już nie rządziło. Ja sam widzę ogromne zagrożenia związane z podporządkowaniem prokuratury, z chęcią podporządkowania mediów, z tym obsadzaniem całego państwa przez partię i takim radykalnym podporządkowaniem pracy państwa nie interesowi społecznemu, ale interesowi jednej partii. Widzę ten problem i chciałbym, żeby i Prawo i Sprawiedliwość odeszło od władzy. I teraz pytanie, co zrobić? Ja na przykład mam tak, że jak sobie tak się już nakręcę i pomyślę sobie, jakie to Prawo i Sprawiedliwość jest złe i jak bardzo bym chciał, żeby już nie rządziło, to co jest dla mnie takim zimnym prysznicem, to pomysł, że wrócimy do tego, co było, że wrócimy do rządów liberałów, Platformy, które pozwoliło chociażby na aferę reprywatyzacyjną, na takie podejście bardzo, bardzo takie powiedziałbym biznesowe do państwa, bez troski o dobro ludzi, o dobro tych słabszych, o prawa pracownicze, o prawa socjalne, o to, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać, żeby służba zdrowia była dostępna.